postanowiłem zrobić kilka wystaw po prostu panu Zdzisławowi, którego również bardzo dobrze znałem. No i między innymi taka jedna z tych wystaw w 2004 roku była zorganizowana tutaj w Muzeum Alfonsa Karnego. To była wystawa, którą zrobiliśmy wspólnie z Muzeum Historycznym w Sanoku. Były obrazy i bardzo dużo publiczności. Zapraszamy serdecznie mieszkańców Białegostoku i nie tylko, bo także okolic, na wystawę multimedialną prac Zdzisława Beksińskiego. Odbywa się to wszystko w Podlaskim Instytucie Kultury, bardzo gościnnym, pięknym miejscu w Białymstoku. I na wystawie będziemy mogli zobaczyć ekspozycję, która składa się z fotografii, od której Zdzisław Beksiński zaczyna swoją działalność artystyczną, poprzez fotomontaż komputerowy, który realizuje w latach 90. i grafikę komputerową, którą wykonuje po 2000 roku. Oprócz tego można będzie zobaczyć jeszcze multimedialny pokaz trwający około pół godziny. Jest to połączenie muzyki, której słuchał Beksiński, kiedy malował, z pięknym opowiedzeniem jego historii, jeżeli chodzi o twórczość artystyczną. Pracę Beksińskiego każdy musi odbierać indywidualnie, prawda? To jest to, co Beksiński robił, to nie jest, że tak powiem, w głównym nurcie sztuki, która w czasie jego życia funkcjonowała, czyli na przykład abstrakcja, prawda, czy socrealizm. On szedł swoją ścieżką, to była sztuka przedstawiająca, zadrażniająca widza. Myślę, że Zdzisław Beksiński był takim człowiekiem renesansu, miał olbrzymią wiedzę na temat literatury, sztuki, muzyki, filozofii i to wszystko widać w jego malarstwie. Te pytania jego o sens życia, o przemijanie, które nam zadaje, bardzo głęboko działają na publiczność, która przychodzi na wystawy. Myślę, że to jest niezwykle poruszające, a oprócz tego nieprawdopodobny warsztat techniczny, który wykorzystuje w swojej twórczości.